Dzień dobry Państwu. Jak wszyscy Państwo wiecie, Rolniczy OPZZ przygotował już słynny zresztą projekt ustawy zmieniający ustawę Prawo łowieckie. Jest to historyczny projekt, który ma za zadanie przede wszystkim uspokoić sytuację w relacji pomiędzy rolnikiem, myśliwym, leśnikiem i rządem przede wszystkim. I kiedy pojawiają się takie informacje w środkach masowego przekazu, w internecie, że projekt OPZZ-u, projekt Izdebskiego jest taki zły, który doprowadzi do tego, że rolnicy będą niezadowoleni, że to rolnikom nic nie da, że myśliwi stracą możliwość polowania. Chciałbym to skomentować, Szanowni Państwo, nic bardziej błędnego. Nie wierzcie w takie cuda, nie wierzcie w to, co opowiadają inni, a przede wszystkim nie wierzcie w to, co opowiadają przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego. Nasz projekt bezpośrednio podporządkowuje gospodarkę łowiecką pod prezesa Rady Ministrów. To jest to, co powinno funkcjonować od co najmniej 1989 roku. Natomiast, jak jest dzisiaj, wszyscy Państwo wiecie, jest monopol Polskiego Związku Łowieckiego i daleko, daleko nic. Nasz projekt zakłada, tak jak powiedziałem wcześniej, podporządkowanie całej gospodarki łowieckiej. Wszystkie wpływy z gospodarki łowieckiej mają wpływać do budżetu państwa. Składki myśliwych mają również wpływać do budżetu państwa. Będzie powołana Narodowa Rada Łowiecka. Premier powoła Łowczego Krajowego i wtedy dopiero budżet państwa będzie mógł płacić rolnikowi odszkodowania. Skończy się właśnie ten problem, że myśliwy nie będzie miał możliwości, a przede wszystkim nie będzie miał uprawnień do tego, aby po pierwsze szacować straty, a po drugie nie będzie musiał wypłacać odszkodowań, dlatego że te odszkodowania będzie wypłacał budżet państwa. Dlatego, Szanowni Państwo, w telegraficznym skrócie jeszcze raz nie przyjmujcie nawet do wiadomości tego, co opowiadają inni. Jest to historyczny projekt, który naprawdę zaspokoi zapotrzebowanie, tak jak powiedziałem wcześniej, i rolników, i myśliwych, i leśników, i rządu. I co jeszcze bardzo ważne w naszym projekcie, to jest to, na co czekają dzisiaj rolnicy, szczególnie tu na Podlasiu, a mianowicie choroba ASF-u. Nie może być tak, jak jest dzisiaj, że minister rolnictwa wydaje rozporządzenie dotyczące odstrzału sanitarnego 41 tysięcy dzików, a Polski Związek Łowiecki ma to w głębokim poważaniu. Zgodnie z naszym projektem nie będzie takiej możliwości, ponieważ to minister, rząd będzie miał bezpośredni wpływ na całą gospodarkę łowiecką, a więc również na odstrzał i w ten sposób, w bardzo prosty sposób, ograniczając populację dzika do poziomu 0,5 na kilometr kwadratowy, pozbędziemy się problemu choroby ASF w Polsce.